A my wracamy do Państwa po malutkich problemach technicznych, ale jesteśmy z Państwem znowu. Cztery Miasta TV. W międzyczasie bramkę zdobył team Łętownia. Mamy 1-0 w tym meczu o trzecie miejsce. Należą się brawa obydwu zespołom, dlatego że już doszli do tego momentu w tym całym sezonie do playoffów i grają teraz o trzecie miejsce. Tytuł też również istotny, bo wręczał będzie tą nagrodę za właśnie to poświęcenie, ten trud całosezonowy za to trzecie miejsce wójt gminy Kamień. Na razie bliżej tego trofeum, tego trzeciego miejsca team Łętownia, ale to trochę wynikało z przebiegu rywalizacji tego turnieju. Mogliśmy się tego spodziewać, jednak obydwą drużynom właśnie nie można odmówić ambicji do walki, starania, które tutaj no, zaprowadziło team Łętownię do takiej zaskakującej rywalizacji właśnie z drużyną Dachowego Plus w pierwszym meczu i właśnie tutaj widzimy teraz konsekwencje tego na boisku. Jest 1-0 dla tej drużyny teamu Łętowni, ale team Zorza tutaj pokazuje, że nie odpuści w tym meczu i widzimy, coraz trudniej się gra obrońcom teamu Łętowni, ale odpowiadają, pomagają swoim kolegom z drużyny, gracze teamu Łętowni w ofensywie. Tutaj można powiedzieć, że najlepszą obroną jest atak w tym podejściu. Team Łętownia dobrze rozpoczął tą rywalizację, spokojnie buduje cierpliwie atak, a team Zorza czuwa na te przechwyty, żeby nękać bramkę teamu Łętowni. Na razie mamy 1-0 dla właśnie graczy w niebieskich koszulkach. I teraz bardzo dobra akcja. Tak, w biało-niebieskich koszulkach oczywiście. Teraz bardzo dobrą szansę miał tam gracz Łętowni. Arkadiusz Kopacz, nieco takie futbolowe nazwisko, można powiedzieć, trochę zobowiązuje do trafień. Pozwalają arbitrzy obu zespołów tutaj na ofensywną grę. Ale tutaj groźna kontra w wykonaniu, bardzo skuteczna w wykonaniu teamu Łętowni. I kolejne trafienie dla zespołu zdobywa Bartłomiej Kroczek. Mamy już 2-0 w tej rywalizacji o trzecie miejsce. Ale groźnymi strzałami popisują się gracze teamu Zorzy. Oczywiście autorem bramki był po stronie Łętowni Kamil Kruczkowski. Pięknej urody trafienie dla teamu Łętowni. Strzelcem bramki Kamil Baraniak. Mamy już 3-0 w tej rywalizacji pomiędzy teamem Łętownia a teamem Zorza. Teraz bardzo dobra, długa piłka na zawodnika z numerem 19 w zespole Łętowni.
Na Artura Machowskiego było to zagranie. Team Zorza wydaje się trochę zaskoczony obrotem spraw, bowiem już w 9 minucie jest już pokaźna zaliczka zespołu teamu Łętowni. Mamy już 3-0. Próbują, szukają gracze zespołu Zorzy swoich szans. Uciekają się do strzałów z dystansu bardzo często, a właśnie team Łętownia cierpliwie pokazuje istotę gry w futsalu, którą jest właśnie długie utrzymywanie się przy piłce. Ale teraz dobrze zaskoczona cały filar obrony, cała obrona drużyny teamu Łętowni przez team Zorzy. Nie wykorzystali niestety szansy gracze teamu Zorzy. Gracze teamu Zorzy wiedzą, że już nie mogą się pomylić, że już ten margines błędu został wyczerpany przez team Zorza. Każda kolejna pomyłka będzie ich kosztować tutaj w tej rywalizacji. A jeżeli zdobędą jeszcze jedną bramkę, nawet jedną bramkę, to tutaj się nieco zbliżą do zespołu teamu Łętowni. I może nam się wtedy ta rywalizacja zaognić, zaostrzyć. Próba teraz wycofania, źle rozegrana ta akcja po stronie teamu Zorzy, teraz wyprowadzona kontra prawym skrzydłem w zespole teamu Łętowni. Konkretnie tam bieg tam prawym skrzydłem Arkadiusz Kopacz. Teraz troszkę festiwal niepotrzebnych, niedokładnych zagrań górą ze strony obydwu zespołów, ale rozumiemy chyba, że gracze już są nieco zmęczeni, no i troszkę też wynik ustawia nieco sprawę meczu o trzecie miejsce. Mamy jednak dopiero 12 minutę pierwszej części gry, jest 3-0 dla teamu Łętowni. Ale widać tą też wolę walki w zespole teamu Łętowni. Zaskakująco, no, w zespole teamu Łętowni tą ambicję. Chcą dążyć do kolejnych trafień, ale muszą uważać, żeby nie dać się zaskoczyć przez team Zorzy, który jest ciągle niebezpieczny. Teraz próba wstrzelenia tam piłki w pole karne w zespole. Właśnie gracze z zespołu teamu Zorzy takiego zagrania, wstrzelenia futbolówki w sam środek pola karnego.
wystarczyłoby przeciąć taką piłkę, żeby zaskoczyć bramkarza teamu Łętowni. Jednak to się nie udało i wróciła piłka do bramkarza teamu Zorzy. Na spokojnie gracze tego zespołu wyprowadzają kontrę. Teraz bardzo dobra okazja na zdobycie honorowego tego choćby jednego trafienia dla zespołu teamu Zorzy. Tak, dodajmy też słusznie, że Zorza, trzeba to podkreślić, miała dużo mniej czasu na regenerację sił i tym bardziej brawa za wolę walki, za ambicje tutaj, nieustępliwość pewną, bo mimo że przegrywają, to jednak tutaj pokazują klasę zawodnicy teamu Zorzy. I widzimy bardzo bliscy teraz zaskoczenia bramkarza Łętowni i gracze Zorzy. Teraz wycofanie do bramkarza, który nieco przejawia w tym turnieju inklinację do gry ofensywnej. Pokazuje to w każdym meczu tego, pokazywał to i w pierwszym meczu swojego zespołu w tym turnieju również. I chyba będzie również egzekutorem tego, albo jednym z wykonawców tego stałego fragmentu gry. Zobaczymy, jak zagra team Zorza, w jaki sposób będzie próbował zaskoczyć bramkę rywala. Genialne teraz rozegranie bramkarza teamu Zorzy na prawe skrzydło. Próbował tam zaskoczyć rywali. Zawodnik z numerem 77, Krystian Radomski. Teraz bardzo dobre zagranie i piękna podcinka Krystiana Radomskiego, właśnie wspominanego przeze mnie gracz. Zmienił szybko skrzydło, pokazał się dobrze swoim kolegom i przelobował bramkarza teamu Łętowni. Mamy już teraz honorowe trafienie dla teamu Zorzy. Jest już tylko 1-3, patrząc z perspektywy teamu Zorzy. Jedno z piękniejszych zagrań tego turnieju, ta podcinka wykonana właśnie przez Krystiana Radomskiego. Teraz team Zorza przed kapitalną szansą. Zawodnik z numerem 4 próbował tam zaskoczyć bramkarza teamu Łętowni. Damian Szeliga. Teraz próba takiego półgórnego zagrania w zespole teamu Łętownia, ale teraz bardzo dobra kontra teamu Zorzy, ale ratuje tutaj w opresji bramkarz, przed opresjami team Łętowni wyratował bramkarz. Też trenerzy piłkarscy powtarzają, że grę z danego zespołu zaczyna się ustawiać od obrony i widzimy, że to też tutaj się może pochwalić dobrym bramkarzem team Łętownia. Teraz wycofanie i bardzo celny strzał bramkarza teamu Zorzy na bramkę Łętowni. Jednak radzi sobie z tym uderzeniem bramkarz drużyny
biało-niebieskich strojach. Uderzeniem już sobie nie poradził bramkarz teamu Łętowni i mamy kontakt, mamy kolejne trafienie dla teamu Zorzy. Jego autorem jest zawodnik z numerem 4, Damian Szeliga. Bardzo aktywny zawodnik w ostatnich minutach i ta aktywność popłaciła. Mamy bramkę drugą dla teamu Zorzy i mamy już tylko 2-3. Teraz team Zorza próbuje wykorzystać to, że team Łętownia zwolnił trochę tempo tego spotkania, tego starcia, bowiem tutaj zwietrzyli swoją ewidentnie szansę gracze w charakterystycznych biało-czerwonych pasach. Widzimy teraz, wypychają umiejętnie gracze teamu Zorzy z własnej połowy, graczy Łętowni. Bardzo dobra interwencja w międzyczasie bramkarza teamu Zorzy. Tak, przed nami ostatnie sekundy pierwszej połowy. Póki co nieznacznie prowadzi team Łętownia, a zapowiada to bardzo ostrą rywalizację w drugiej części tego spotkania, tej rywalizacji o trzecie miejsce, a na początku pierwszej połowy wcale na to się nie zapowiadało. Umiejętnie, bardzo dobrze, konsekwentnie, na spokojnie tutaj też z lekką dawką tutaj szaleństwa dogonili gracze teamu Zorzy, teamu Łętownia. I mamy tylko jedną bramkę różnicy. Ale teraz w ostatnich sekundach pierwszej połowy na nieszczęście drużyny teamu Zorzy pakuje piłkę do bramki zawodnik z numerem 14, Kamil Kruczkowski, i nieco gasi optymizm zespołu teamu Zorzy przed drugą częścią tej rywalizacji o trzecie miejsce Pucharu Wójta.
A my wracamy na rywalizację. Tutaj druga część meczu o trzecie miejsce. Team Łętownia prowadzi z zespołem, teamem Zorzy 4-2. Teraz dobre zagranie na ścianę do... gracza z numerem 14 w zespole Łętowni. Do Kamila Kruczkowskiego. Kamil Kruczkowski jest bardzo aktywny w całym turnieju. Można powiedzieć, że troszkę odmieniałem dzisiaj jego nazwisko przez wszystkie przypadki. Ale teraz z groźną kontrą rusza team Zorza. Powstrzymana. Wydaje się w nieco brutalny sposób kontra teamu Łętowni. Teamu Zorzy, przepraszam. Próba szybkiego wykonania tego rzutu wolnego, jednak sędzia pokazuje wyraźnie na gwizdek gramy. W tym turnieju również obowiązują przecież zasady. Teraz próba pokonania bramkarza przez właśnie jego jakby sąsiedniego kolegę z drużyny zajmującego tą samą pozycję. Tak, jego vis-a-vis oczywiście. Teraz do nieszablonowych zagrań uciekają się gracze teamu Zorzy, nieco tutaj próbując od czasu do czasu długich zagrań, a to na głowę swoich zawodników próbuje bramkarz teamu Zorzy. Kombinacyjna akcja dwójki zawodników. Dobrze tam pograli Sebastian Miazga i Mariusz Plizga i wywalczyli trzecią bramkę dla swojego zespołu i wciąż w kontakcie z rywalem pozostaje team Zorza z teamem Łętowni. I team Zorza rusza właśnie z kolejną kontrą. Może być bardzo tu ciekawie jeszcze w tym spotkaniu. Jeżeli gracze w charakterystycznych czerwono-białych paskach dołożą czwarte trafienie, może być właśnie wyrównanie i ciekawa sytuacja, ciekawa końcówka tego spotkania. Na razie jest początek drugiej połowy. Gracze teamu Zorzy jakby uskrzydleni tym trzecim trafieniem przed kapitalną szansą stoją. Bardzo dobra akcja. Kolejna bardzo dobra akcja i mamy wyrównanie, a strzelcem bramki Mariusz Plizga po bardzo dobrym podaniu Damiana Szeligi. Trzeba to, warto to podkreślić, genialne zagranie. Nie zachował się Damian Szeliga samolubnie, tylko wykorzystał, zobaczył swojego kolegę z drużyny, podał do niego piłkę i mamy wyrównanie w tej rywalizacji o trzecie miejsce. To zapowiada bardzo dobrą tutaj rywalizację tej drugiej właśnie części spotkania. A team Zorza jakby upatrzył sobie tutaj uparcie, dąży do kolejnych kontr. Widzi w tym skuteczność, widzisz w tym sposób na pokonanie rywala teamu Łętowni, który notuje troszkę gorszą tą drugą połowę i team Zorza wyraźnie dochodzi do głosu.
widzimy kolejna kontra. Mogą się podobać te kontry teamu Zorzy, który wyraźnie odżył. Odżył w tej drugiej części spotkania. Szuka tego piątego trafienia. Czas na właśnie naszego ulubieńca bramkarza, który kolejny raz opuścił swoją bramkę, żeby wykonać strzał, ale niestety nieskutecznie. Szuka, może dzisiaj zdobędzie tą swoją upragnioną bramkę w tym turnieju. Team Zorza wyraźnie w drugiej części przejął kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Czują się pewnie gracze, widać to w sposobie poruszania się na parkiecie i widać to właśnie w tej jakby dodatkową, widać tą dodatkową energię w zespole biało-czerwonych koszulkach. I teraz nieco zaskoczeni właśnie wydają się gracze teamu Łętowni tym obrotem spraw. I widzimy, każde zagranie zostaje błyskawicznie przechwycone przez graczy teamu Zorzy. Znaleźli sposób właśnie teraz jakby chwilowej zapaści drużyna teamu Łętowni. Nie może sobie poradzić z tymi groźnymi kontrami w zespole teamu Zorzy, który ma w garści na razie drużynę biało-niebieskich. Bardzo dobre rozegranie teraz bramkarza, świetna piłka, zagranie z lewego skrzydła do środka, do prawego, do prawej strony i prowadzi team Zorza, coś niesamowitego, odwrócili zupełnie losy tego spotkania, bardzo ciężko im było w pierwszej połowie, ale wyprowadza swoją ekipę na prowadzenie Mariusz Plizga. Mamy już 5-4, wrócili z bardzo dalekiej podróży gracze teamu Zorzy. Teraz pusta bramka w zespole teamu Łętowni. Prawdziwy dreszczowiec nam tutaj fundują gracze obydwu zespołów w tą spokojną, nieco pochmurną sobotę śnieżną. Ale tutaj w hali się dzieje, jest gorąco, jest tutaj prawdziwy show. Tutaj turniej w kamieniu dostarcza dużo emocji. Teraz kolejna popisowa kontra, ale słupek, tylko słupek po strzale tutaj gracza zespołu teamu Zorzy. Teraz pusta bramka w zespole teamu Łętowni. Oj, będzie to surowa kara dla zespołu teamu Łętowni. Mamy tylko żółty kartonik, może mówić o sporym szczęściu gracz teamu Łętowni, ale i tak osłabia swój zespół, a team Zorza w przewadze teraz rozpocznie te ostatnie 10 minut. Dwie minuty będą grać gracze teamu Zorzy w przewadze i wykorzystują to, ale brakowało tutaj skutecznego uderzenia, żeby odbić się od graczy teamu Łętowni, chociaż na te dwa trafienia to by był spory kapitał dla zespołu teamu Zorzy. Bardzo dobrze wykorzystuje gapiostwo bramkarza graczy teamu Zorzy z numerem 4 Damian Szeliga. Mamy już 6-4 dla teamu Zorzy, który przeżył prawdziwy renesans w tym meczu.
Teraz bawią się gracze teamu Zorzy z rywalem. Coś niesamowitego, jak potrafi zmienić obrót spraw, nastawienie zespołu i walka, wola walki, która wreszcie tutaj znalazła swoje odzwierciedlenie właśnie w tym meczu o trzecie miejsce dla teamu Zorzy. Właśnie tutaj rozkręcała się ta drużyna, ale na szczęście udało się odpalić właśnie jeszcze w momencie walki o trofeum. Teraz dobre, no krótkie rozegranie w zespole teamu Zorzy. Taka półgórna piłka zaskoczyła całą obronę. Nieco troszkę osłabieni obrońcy teamu Łętowni nie dobiegają. Już nie są tak konsekwentni w kryciu swoich rywali, co wykorzystuje team Zorza. Zachowuje jakby team Zorza, który zachował troszkę więcej sił. Team Łętownia biega tylko na krótki dystans, uciekając się do strzałów z dystansu, a tutaj widzimy, że prawdziwi maratończycy objawili nam się w teamie Zorzy właśnie na niespełna 8 minut przed końcem tego spotkania. Pada kontaktowe, no teraz już paradoksalnie, no kontaktowe, trzeba to powiedzieć, kontaktowe trafienie dla teamu Łętowni. Mamy 6-5 autorem tej bramki, też ładnej bramki, trzeba to powiedzieć. Damian Szczerbaty, ale w międzyczasie kolejna kontra. Bardzo dobrze czują się gracze teamu Zorzy, można powiedzieć, Zorza na fali. I czwarte, z numerem 4 Damian Szeliga po raz kolejny pokonuje bramkarza teamu Łętowni. Teraz kolejna z kontr teamu Zorzy. No nie radzą sobie z blokowaniem tutaj zawodników, gracze teamu Łętownia. Ich obroną jest, ich teraz szansą jest po prostu wyprowadzanie ataków. I jeden właśnie z nich, ale nie zakończył się powodzeniem, bo kapitalna interwencja właśnie bramkarza, który nie tylko udowadnia, że ma dobre predyspozycje, który udowadnia, że ma dobre predyspozycje do gry w defensywie i ofensywie. Ale jedno, co trzeba tutaj powiedzieć o tym meczu, że to jest mecz wielu bramek. Padło już 12 trafień w tej rywalizacji o trzecie miejsce. To pokazuje poziom tego turnieju. A widzimy, że nie zwalnia tempa team Zorza, który dokłada kolejne trafienie. Mamy już 8-5 na niespełna 5 minut przed końcem rywalizacji i chyba powoli staje się tutaj jasne, kto zdobędzie trzecie miejsce w tym turnieju. To gracze teamu Zorzy będą mogli chyba po turnieju wygodnie rozsiąść się w fotelach, bo zasłużą na to trzecie miejsce. I w tym
oddali naprawdę też serce na boisku. Widać to było w wielkim powrocie. Z pierwszej połowy wrócili podrażnieni na drugą. Powrócili na drugą i widzimy diametralną zmianę w ekipie biało-czerwonych. Mimo że mamy już 17 minutę tej drugiej części, to zawodnicy dalej ofiarnie grają w swoich zespołach. Na wysokim poziomie stoi ten turniej w Kamieniu. Teraz już zostały 3 minuty, już chyba te zespoły chcą... Teraz próba zaskoczenia bramkarza przez gracza teamu Łętowni. Jednak to się nie udało i kolejne tutaj dobre zagranie. Na popularną drugą chciał zagrać graczy teamu Zorzy do swojego kolegi, jednak bardzo szybko została ta akcja przerwana przez gracza w biało-niebieskiej koszulce. Teraz bardzo dobra, też indywidualna, taka popisowa akcja Kamila Baraniaka. Na pewno ładne dla oka to było, ale no, w piłce jednak chodzi o liczbę zdobytych goli, o skuteczność. A tych goli ma więcej zespół teamu Zorzy, który wyraźnie zaskoczył swojego rywala. I można powiedzieć, że tutaj z przebiegu całego turnieju nie zadziałała ta rola faworyta. Teraz bardzo dobre zagranie, bardzo dobrze, pewnie właśnie tutaj dobre zagranie gracza z numerem 17, z numerem 77 Krystiana Radomskiego i dobrze obsłużył swojego kolegę. Mamy 9-5. Teraz jeszcze popularna długa piłka do właśnie na wysokiego gracza teamu Zorzy do bramkarza. Już tutaj wiedzą gracze teamu Zorzy, że nic już nie jest w stanie im zagrozić. Mamy 9-5 na niespełna 30 sekund przed końcem tej rywalizacji o trzecie miejsce. Też o puchar, także o puchar jest to rywalizacja właśnie, który padnie łupem teamu Zorzy. Trzecie miejsce dla teamu Zorzy, ale w międzyczasie jeszcze szóstą bramkę dokładają gracze teamu Łętowni. I koniec tej rywalizacji o trzecie miejsce. Wygrywa zespół teamu Zorzy tą rywalizację o trzecie miejsce w turnieju, który ma swoją pierwszą edycję tutaj w Kamieniu. Przypomnijmy, jest to właśnie premierowe otwarcie tego turnieju futsalu w tym sezonie. Ale jak się dowiedzieliśmy, będzie miał on swoją kontynuację w następnych latach.
No, co idziemy nagrać, tak? To co, wójta, czy... Nie no, finał musimy zrobić. Już. Jak pan ocenia tutaj pierwszą edycję turnieju piłki futsalu tutaj w gminie Kamień? Znaczy, przyznam się szczerze, że oceniam to bardzo dobrze. Może nie ja, tylko zawsze trzeba oceniać przez tych, którzy biorą udział, przez zawodników. Jeżeli byśmy zrobili ankietę, to chyba by wypadła na pewno na 6. Ja uważam, że super temat, niedroga impreza, a w sumie wspaniale się bawią, no i chyba 12 drużyn, o ile mi wiadomo, co sobota, świetnie to przygotowane, cyklicznie, rytmicznie, każdy przyjeżdża, nie zabiera się czasu, który też w sobotę jest jak gdyby drogocenny dla, bo to różnie, jedni mają rodziny, drudzy są, jak gdyby nie mają, niemniej jednak ta forma ustawienia takiego czasowego kalendarza przyjęcia jest bardzo fajna i spełniła chyba swoją formę pod każdym jednym względem. Przyznam się szczerze, że pan Sot Mariusz, tak, chyba ileś lat temu przyszedł do mnie i byłem tak sceptycznie nastawiony. Natomiast być może, że nowa pani dyrektor podeszła do tego troszkę inaczej. Ja uważam, że bardzo fajnie, że ten turniej się odbył i mam nadzieję, że będzie się cyklicznie odbywał. Właśnie jak słyszeliśmy, będzie miał on swoją kontynuację. Uważam, że na pewno, bo to jest super. Natomiast rozmyślam, czy by nie zrobić w okresie martwym między, jak kluby mają tą przerwę, czy nie zrobić na wzór właśnie tej ligi, taką ligę gminną między sołectwami. Bo każde sołectwo ma jak gdyby boisko. Byłaby to w niedzielę, zakładamy zrobić po południu. Byłaby super jak gdyby widownia, ponieważ każdy by szedł, bo jakby grał zięć, to by szła teściowa, żona, dzieci, kibiców by było. Chyba też właśnie o tą frajdę tu chodzi, o tą właśnie dobrą zabawę też. Tak jest. No i nie byłoby jakichś transferów w ogóle, każdy by grał w ogóle miejscowy, bo każdy się zna i to by było chyba takie, uważam, fajne. Tym bardziej, że jeżeli jest 6 sołec i z każdej by była ta drużyna, to ileś tam tych turniejów by było, jak gdyby tych startów byłoby dosyć dużo. Natomiast tutaj chyba też tak będziemy rozmyślać, czy na wzór właśnie tej piłki, która tego na hali się odbywa nożnej, czy nie zrobić w siatkówkę też, bo można by też było niedzielę zająć, zakładamy w okresie tym martwym, takim gdzie się jest między karnawałem jednym a drugim. Chyba, że można by się też było bawić, jest trzy bójca. Po drugie, no,
na dzień dzisiejszy uważam, gmina jest przygotowana do siatkówki w każdym sołectwie, także nie ma problemu, żeby nie znaleźć 7 chłopaków i potem zrobić jak gdyby finał, podsumowanie tego. I muszę o to zapytać, bo jest za chwilę, zaczynamy finał Sokół Kamień Dachowy Plus. Czy ma pan jakiegoś faworyta tutaj? No ja liczę chyba, że Sokół powinien wygrać. Tak mi się wydaje, ale tak patrzymy tu z góry. Bardzo się cieszę z jednej rzeczy, że widzę w drużynie Sokoła są głównie miejscowi. Nie ma tutaj jak gdyby tych z innego terenu, tylko że są miejscowi młodzi chłopcy. I to chyba tak najbardziej cieszy, bo ściganie się z ligami w ogóle i tak dalej, to ja uważam, ta impreza jest jak gdyby takim przykładem nawet na piłkę krajową, czy obojętnie na jakim tam szczeblu nazwiemy w lidze, ta forma, podstawowa forma, gdzie jest ruch, gdzie jest ta integracja, koleżeńskość, punktualność, to spełnia swoje funkcje takie, jakie ma niej sport. Bardzo dziękuję. Proszę. A naszym rozmówcą był wójt gminy Kamień, Ryszard Bugiel. A my wracamy teraz na boisko, bo tak samo równie ważne teraz wydarzenie mamy, bo jest to już finał pierwszej edycji Ligi Futsalu w Kamieniu. Sokół Kamień podejmuje Dachowy Plus. Bardzo dobre ekipy zakwalifikowały się do tego finału i możemy się spodziewać tutaj naprawdę zaciętej rywalizacji. No chyba, że Sokół zaskoczy tutaj Dachowy Plus, ale myślę, że Dachowy Plus tutaj nie odpuści i będziemy mieli zażartą rywalizację o to najważniejsze, główne trofeum dzisiaj. A przypomnijmy jeszcze składy obydwu zespołów. Sokół Kamień, Krzysztof Smusz, Adrian. Krzysztof Smusz, kapitan zespołu. Adrian Piekut, Grzegorz Ruszel, Maciej Siudak, Radosław Łeń, Dominik Podstawek, Mateusz Podstawek, Damian Sondej, Adam Kozak, Dominik Bednarz, Dawid Bajek, Damian Kida. To ekipa Sokoła Kamień. Dachowy Plus to Adam Chudzik, Szczepan Piela, Bartłomiej Szewc, Juliusz Cupak, Mateusz Piędel, Mariusz Haber, Patryk Grzymała, Piotr Szewczyk, Przemysław Siudak, Jacek Gielar, Krzysztof Urbanik i tą kadrę zamyka Adam Cichoń. Widzimy troszkę ostrożności, ale to chyba też nie zaszkodzi w zespole Dachowego Plus. Mądrze rozgrywają piłkę po obwodzie, ale nie wychodzą jeszcze z własnej połowy. Teraz próba wyjścia z własnej połowy dla Dachowego Plus zakończyła się groźną kontrą zespołu Sokoła Kamień, ale bramkarz wyratowuje swój zespół z opresji. Teraz gra Sokoła stanowi lustrzane odbicie gry Dachowego Plus. Widać, że podobnie obydwa zespoły podchodzą do początku tej rywalizacji. Też pewnie zdają sobie sprawę, że nie chcą popełnić jakiegoś głupiego błędu. Tutaj próba teraz takiego efektownego obrotu ze strony Adama Cichonia w ekipie Dachowego Plus.
Teraz dobra kontra, przebijają się tam, przedzierają się gracze Sokoła Kamień. Widać, że chcą się dobrze pokazać trenerowi w tym meczu o Puchar Wójta. Bo grają jednak chyba też tu o coś więcej, o właśnie możliwość gry na wiosnę. To będzie, to jest ważne dla tych chłopaków, którzy planują swoją karierę piłkarską, też również w wyższych ligach. I teraz bardzo dobra kontra Sokoła, ale niewykorzystana, troszkę tam za mocne zagranie. Do Krzysztofa Smusza i tam nie wykorzystali tamtej sytuacji gracze Sokoła Kamień. Teraz protestują gracze Dachowego Plus, doszukując się tam zagrania ręką, jednak no nic nie było, gwizdek sędziego milczy, trzeba grać po prostu tutaj i wywalczyć to trafienie na boisku. Nie popłacają dyskusje zawodnikom z reguły. Ale pierwsze 5 minut zdecydowanie dominuje ostra gra z obydwu stron. Widać, że jest to walka o to pierwsze miejsce w turnieju, w tej pierwszej edycji futsalu w Kamieniu. No i widać, w niektórych momentach trzęsą się nogi graczom Sokoła Kamień, jak podejdą do nich gracze Dachowego Plus. Robi się ostro tutaj zażarta rywalizacja pomiędzy obydwoma zespołami. A to tylko dodaje takiego smaku do całego tutaj turnieju. To ten finał jest zwieńczeniem tego też, no nie ukrywajmy, sukcesu, też pewnego sukcesu założyciela tej ligi futsalu, Mateusza Szota, który przyczynił się do tego, że do rozpowszechnienia tej ligi futsalu uzyskał akceptację, zgodę wójta na taką inicjatywę i będzie ona kontynuowana w następnych latach. W rozmowie z wójtem również usłyszeliśmy, że gmina prężnie się rozwija, bowiem padały też również pomysły, żeby zrobić tutaj ligę siatkówki, żeby to służyło rodzinom, dzieciom też, żeby w rozwoju tutaj pomagać tej gminie, żeby ludzie po prostu aktywnie spędzali sportowo czas, bo sport służy pomaganiu, służy dobrej atmosferze, nawiązywaniu kontaktów, relacji, także trzeba iść z duchem sportu, a my wracamy na boisko i tutaj mamy bardzo groźną kontrę Dachowego Plus, ale tam wyszedł poza boisko, poza linię końcową gracz Dachowego. I mamy spokojne wznowienie futbolówki od bramki Sokoła, ale jest wciąż 0-0. No widać, że tutaj gracze Sokoła nie będą mieli tak łatwo jak w pierwszym meczu. Ruszają z kontrą gracze Dachowego Plus, ale nie wykorzystali tej akcji. Troszkę zapędził się tam z piłką. Gracz Dachowego mógł zagrać do swojego kolegi na lewe skrzydło, ale to już nieważne. Kolejna akcja sunie. Teraz nieco
spokoju w ekipie obydwu zespołów. Leniwie rozgrywają piłkę między swoim bramkarzem, obrońcy dachowego plus. Piękna teraz kontra, próba wypuszczenia gracza. Podjął to ryzyko bramkarz Sokoła Kamień, ale opłaciło się i gdzieś tam jakoś ubezpieczył swoich graczy przed zapobieg ewentualnej utracie bramki. Ale widzimy, że oj, blisko nieszczęśliwej teraz sytuacji. Był bliski samobuja. Gracz dachowego plus. I kolejna groźna kontra dachowego plus, który bardzo dobrze prezentuje się tutaj kibicom w miejscowej hali w gminie Kamień, stawiając dzielnie czoło Sokołowi w tym finale Ligi Futsalu. Widać, że gracze dachowego plus bardzo dobrze przygotowali się kondycyjnie do całego sezonu. Widzimy w finale również bardzo dobra dyspozycja graczy w biało-niebieskich barwach. I kolejna zachęta do długiej piłki dla graczy, dla kolegów tutaj ze strony Jacka Gielara, który bardzo jest dzisiaj potrzebnym graczem w zespole dachowego plus. On napędza te ataki, daje sygnały swoim kolegom, żeby mówi: grajcie do mnie, żeby to po prostu rozpędzić te ataki, bo widzą gracze dachowego plus, że tutaj można postraszyć tego Sokoła, jak nie zaskoczyć po prostu ekipę żółto-czarnych. I kolejna bardzo dobra akcja w zespole dachowego plus, ale tutaj nadziali się na kontrę, 2-1 kontra, wyprowadzają to gracze Sokoła i tutaj będziemy mieli... przerwanie tej sytuacji Sokoła Kamień w zdecydowany sposób, ale piłka jeszcze ustawiona przed polem karnym. Będzie rzut wolny, który jest bardzo groźną sytuacją dla dachowego plus. Zobaczymy, jak zagrają, jak wykorzystają ten stały fragment gry gracze Sokoła. Bezpośrednie uderzenie na bramkę dachowego, ale tutaj bez konsekwencji. Mamy wciąż 0-0, 12 minuta pierwszej części gry. Niezwykle zacięty, emocjonujący finał w Kamieniu. Dyskusje pomiędzy graczami zaogniają rywalizację, ale skupić się należy jednak na innych aspektach, bowiem tutaj najważniejsze są bramki, a nie kto głośniej będzie dyskutował. Na razie więcej dyskusji po stronie obydwu zespołów niż bramkowych skutecznych akcji. Na tablicy mamy wciąż 0-0. Będzie chyba próba uderzenia bezpośrednio na bramkę drużyny Sokoła, jednak to nie mogło się udać. Tu trzeba było raczej to rozegrać w zespołowy sposób. A
Teraz uciekają się do takich technicznych, sprytnych sztuczek gracze Sokoła, ale Dachowy sobie nic z tym nie robi, dlatego że to są twardzi zawodnicy, grający fizycznie, fizyczną piłkę i troszkę sprawiają kłopoty tym młodzieżowcom Sokoła Kamień. I właśnie tu też troszkę o to chodzi, dlatego że w tym finale każdy korzysta ze swoich najmocniejszych atrybutów, żeby zdobyć to końcowe trofeum. Krzysztof Smusz. I Mateusz Piendel, który to już ląduje na kolejne dwie minuty w tym turnieju. No tutaj, ale można powiedzieć porówno w obydwu zespołach. I nic to nie zmienia, nikt nie ma przewagi liczebnej na boisku, tylko jest to okazja dla bramkarzy, żeby wyjść wyżej i zaskoczyć swojego vis-a-vis, ale jednak tutaj się nic nie dzieje i mamy wciąż 0-0, wciąż wymieniają piłkę pomiędzy sobą gracze w zasadzie obydwu zespołów. Nie uciekają się tutaj do jakichś ryzykownych akcji, bardziej ryzyko tutaj balansuje na krawędzi gry faul. Widzimy, jaka jest charakterystyka tego finału. Jest to dość wyrachowany finał tutaj w Kamieniu. Owszem, obydwa zespoły mają w głowach to, żeby wygrać to spotkanie. Jednak na razie nie pokazują tego, ale tutaj przed kapitalną szansą Cupiak stanął. Przed kapitalną szansą Juliusz Cupak pokonania bramkarza Sokoła. Ciężko będzie o kolejną taką sytuację w dzisiejszym spotkaniu, ale poczekajmy. Kolejne zaproszenie dla bramkarza Dachowego plus, jednak może się to też źle skończyć, także musi uważać wychodząc z bramki bramkarz drużyny w biało-niebieskich strojach. Bramkarze dzisiaj w tym turnieju nie mają szczęścia, dlatego że już niejednokrotnie próbowali i nie widzieliśmy bramki ze strony właśnie golkiperów jakiegokolwiek zespołu. Dobrze, teraz piłkę złapał w koszyczek bramkarz teamu, bramkarz Dachowego plus. Ale też pięknie próbował wykorzystać to długie zagranie Cupak. Dobre teraz rozegranie do gracza z numerem 5 Adama Cichonia. Próba kombinacyjnej akcji w zespole Dachowego plus. Tutaj się starają jak mogą zaskoczyć Sokoła gracze Dachowego plus. Też gracze Dachowego plus mogą tutaj zdeprymować graczy Sokoła właśnie tą twardą fizyczną walką. Mogą ich w ten sposób zdominować, troszkę uciszyć, przestraszyć. I to jest też szansa dla ekipy, która nie jest tutaj, nie występuje w roli faworyta w tym finale. Przypomnijmy, przecież to zespół Sokoła tutaj powinien wygrać to spotkanie. Thank you.
teraz doświadczenie w meczach ligowych pierwszej rundy. Procentuje, pięknie procentuje dla graczy Dachowego Plus. Nie doznali porażki, żadnej porażki w lidze graczy Dachowego Plus i widać ich solidną obronę, z którą nie może sobie poradzić ekipa nieco odmłodzona też, dodajmy, ekipa Sokoła Kamień. Gwizdek arbitra przez to mały chaos na boisku. Teraz dobra, wyprowadzona kontra graczy Sokoła, jednak wciąż nie zmierzają do bramki, tylko od bramki gracze Sokoła Kamień. Pokazuje to pewną taką bojaźń przed graczami Dachowego Plus, dobrze zbudowanymi graczami Dachowego Plus. Ich raczej szansą Sokoła Kamień w tym meczu może być jakiś spryt, jakaś szybka akcja, która zaskoczy tych dobrze zbudowanych facetów Dachowego. Mamy dwie minuty, niespełna dwie minuty do końca pierwszej części, pierwszej połowy tego niezwykle zaciętego finału, który pokazuje, że tak naprawdę tutaj Sokół no, dojechał na ten turniej, ale no, nie widać na razie go tutaj w tym finale. Musi się pokazać, dlatego że gracze Dachowego Plus pokazują, że też również są ligowcami na solidnym poziomie, reprezentują ten futsal w tej edycji. Teraz bardzo dobra akcja i chyba będzie tutaj rzut karny, raczej błąd popełnił Dachowy, bramkarz Dachowego Plus niestety nie zdążył schować nóg, interweniował, ale chyba będzie jednak rzut karny, sędziowie wskazują na ależ dramaturgia, sędziowie wskazują na rzut karny. No straszne rozstrzygnięcie jest to dla Dachowego Plus. No można powiedzieć, z przebiegu rywalizacji nie zasłużyli sobie na ten rzut karny, ale no ten jeden błąd bramkarza kosztuje okropnie, ale może on się jeszcze zrehabilitować. Trzeba, gracze Dachowego Plus muszą trzymać tutaj kciuki przed szansą. Krzysztof Smusz, kapitan Sokoła Kamień, nie przestrzelił, nie ma bramki, nie ma, jest to dalej szansa w grze, dalej Dachowy Plus, na pewno to da pewien impuls, fatalny kiks w zespole Sokoła Kamień, coś niesamowitego, jaką presję nałożyli gracze Dachowego Plus na Sokół, że ten podłuje nawet z rzutów karnych w tym finale. Pierwszej części muszą gracze obydwu zespołów trochę odetchnąć i my musimy też trochę odetchnąć na tym stanowisku. Niezwykłe emocje dzisiaj w sobotę na kamerach 4 Miasta TV. Zapraszamy za chwilę na drugą część tego finału pomiędzy Sokołem a zespołem. Dachowy Plus.
a my wracamy na tą drugą część rywalizacji, niezwykle zaciętej rywalizacji. Ten finał jest wyjątkowo tutaj bardzo emocjonujący. Ten sobotni wieczór w hali w Kamieniu mamy wciąż 0-0, a zostało ostatnie 20 minut tego całego turnieju. Podobnie jak pierwszą część gry, gracze obydwu zespołów zaczynają cierpliwie, spokojnie, budując wyważone ataki od czasu do czasu, zapędzając się pod bramkę rywala, uciekając się też momentami do szalonych zagrań. Niezwykle emocjonujący finał tutaj w hali należącej do gminy Kamień. Teraz dobre, długie zagranie tutaj na gracza Sokoła z numerem 16, ale nie wykorzystał tutaj kolejnej szansy. Adrian Piekut. Teraz Adrian Piekut dobrze zagrał do swojego kolegi, a o mało nie wyszli z kontrą gracze Dachowego Plus. Emocji dzisiaj co niemiara na parkiecie, dostarczają solidnych wrażeń zgromadzonym kibicom w hali gracze Dachowego Plus i Sokoła Kamień. Nie brakuje fizycznych starć, też również na boisku. Jest to finał najlepiej tutaj okraszony właśnie emocjami. Niczego tutaj absolutnie w hali w Kamieniu nie brakuje. Coś niesamowitego, jakie niespożyte siły mają gracze Dachowego Plus, żeby ciągle odcinać graczy Sokoła Kamień od piłki, tych młodych zawodników, ciągle tutaj presować na całym boisku i przez to nie mogą wychodzić z groźnymi atakami gracze Sokoła Kamień, a na przewadze zyskują gracze Dachowego Plus. Świetnie, teraz obróciły się z piłką. Świetnie, teraz obrócił się z piłką Adam Cichoń, jednak uciekł się do nieprawidłowego zagrania piłki ręką i no nie mogła ta bramka zostać w konsekwencji uznana. Groźną kontrę graczy Dachowego Plus z numerem 6.
Teraz zobaczymy, do jakiego zagrania ucieknie się bramkarz Dachowego. Plus jest bezpośredni strzał na bramkę Sokoła. Kamień i bardzo dobry strzał, mierzony, nie waham się powiedzieć, że mierzony w okienko. Bardzo duże problemy miał tutaj bramkarz, sparował na rzut rożny, krótko rozegrany przez graczy Dachowego. Plus groźna kontra teraz sunie ze strony Sokoła, jednak znowu zatrzymuje ją bramkarz Dachowego. Plus teraz troszkę niemiłe starcie, troszkę odczuł to na sobie gracz Sokoła, tą fizyczną walkę wciąż odczuwają gracze, młodzi gracze Sokoła Kamień, ale Dachowy Plus po prostu tutaj ambitnie walczy i stąd wynikają te ofensywne, te nieco brutalne czasami momentami starcia, ale taka jest też piłka i do fizycznych starć piłka nożna to też sport kontaktowy i muszą uodpornić się, nabrać troszkę charyzmy piłkarze Sokoła. Od graczy Sokoła Kamień defensorzy Dachowego Plus i nie dopuszczają do groźnych kontr. Teraz przed kapitalną szansą stanął zawodnik Sokoła, Krzysztof Smusz. Poprawkę również miał, ale niecelna i znowu gracze Sokoła rozpoczynają swoją akcję. Teraz jakby posiadanie piłki do nich właśnie teraz należy. Długo rozgrywają, cierpliwie, ale tutaj to może popłacić w pewnym momencie. W pewnym momencie czekają na tą utratę czujności ze strony rywala, ze strony Dachowego Plus, ale solidnie wciąż prezentują się gracze Dachowego Plus, którzy wyprowadzają kontrę. I tutaj piękne teraz zagranie próbował Jacek Gielar pozbyć się swojego obrońcy, którego krył, ale wciąż mają swoje szanse gracze Dachowego Plus. Widzimy to, mimo wszystko obydwa zespoły zachowały swój styl z pierwszej części spotkania. Nikt tutaj nie odstawia nogi, fizycznie prezentują się bardzo dobrze obydwie ekipy. Teraz momentami niedokładne zagrania, ale tutaj wciąż dominuje takie wyczekiwanie na błąd którego, na błąd rywala, na błędy obrońców jednej z ekip. Teraz pomyłka w rozegraniu i przy bimce Dachowy Plus dobre, długie zagranie do Jacka Gielara. Bramkarz się Sokoła jednak połapał w tym wszystkim i po raz kolejny uratował swój zespół od utraty gola. Piękna teraz ofiarna interwencja bramkarza Dachowego Plus. Teraz wychodzi śmiało na połowę zespołu Sokoła. Troszkę wydaje się, że momentami przesadzają z tą fizyczną grą gracze Dachowego Plus, ale może też taki jest troszkę ich styl, w razie czego od powstrzymywania takiej gry są tutaj.
tutaj sędziowie, my się skupiamy na widowisku. Jakie tworzą obydwa zespoły? Teraz Sokół będzie miał stały fragment gry, konkretnie rzut rożny. Krótkie rozegranie nie przyniosło powodzenia graczom żółto-czarnych. Krótko rozgrywają piłkę, ale to wciąż jest własna połowa boiska. Gracze Sokoła Kamień. Mamy 10. minutę drugiej części gry, wciąż 0-0. Umiejętnie presują, fizycznie walczą gracze Dachowego Plus i tutaj po raz kolejny bramkarz Dachowego Plus popisuje się wspaniałą interwencją podczas chwilowych słabości swojej obrony, wyratowuje swój zespół. Doprowadza graczy Sokoła do frustracji, jak już gracze Sokoła zdołają się tam uwolnić, wyprowadzić tą kontrę, oddać skuteczny strzał, to zawsze jest ta ściana w postaci bramkarza Dachowego Plus, który ratuje swój zespół przed utratą bramki i pozostają dzięki temu gracze Dachowego Plus w tej rywalizacji. I teraz po raz kolejny dobrze bramkarz Dachowego Plus, który ciągle napędza swój zespół i teraz oddał bardzo groźny strzał za kołnierz bramkarzowi Sokoła Kamień. Teraz rozegranie z rzutu rożnego przez Dachowego Plus. I zaskakujące, wystawił jeszcze tylko ręce bramkarz Dachowego Plus. Umiejętnie bramkarz Dachowego gra również jako ostatni obrońca, ma tego świadomość. Jego zespół bardzo wysoko wychodzi, ale taka jest taktyka na ten mecz, żeby nie dopuszczać tutaj do graczy Sokoła. Jednak tutaj chwilowe przerwanie tego szyku obronnego, ale niecelnie gracze Sokoła, ale trzeba to podkreślić, bardzo ładne zagranie za kołnierz, całą obronę wyminęli gracze Sokoła. Groźna kontra, ale czysto zatrzymana przez graczy Dachowego. I czy będzie bramki? Nie! Nie będzie bramki! Kamil Cupak bardzo bliski pokonania bramkarza drużyny Sokoła. Byłoby 1-0 i to by była wspaniała informacja dla Dachowego Plus. Na pewno dodałoby to jeszcze bardziej lepszych skrzydeł. Uskrzydliłoby ekipę biało-niebieskich. Teraz groźna piłka, tutaj podrażnieni gracze Sokoła próbują się tutaj przedrzeć, rozprawić z graczami Dachowego, ale ci też nie dają za wygraną, dalej dominują fizycznie gracze Dachowego, gracze Sokoła Kamień, uciekają się do wszelkich już sposobów gracze Sokoła Kamień. Teraz bardzo dobrze ustawia sobie piłkę do strzału bramkarz Dachowego Plus, który zasługuje na wielkie brawa, które natychmiast otrzymuje od kibiców tutaj w miejscowej hali w Kamieniu. Dzielnie stawiają opór gracze Dachowego Plus graczom Sokoła, którzy już teraz w tym finale nie uchodzą w roli faworyta, bowiem widzimy, że jest to widowisko na bardzo wyrównanym poziomie i nie można tutaj powiedzieć, że ktoś tutaj wyraźnie dominuje w tym spotkaniu. Ależ teraz wzięty w kleszcze zawodnik, na takiej troszkę sportowej złości grają teraz gracze Sokoła, wyprowadzają kontrę, ale powstrzymują i gracze Dachowego Plus. Teraz kosztowny błąd defensywy Dachowego, może to być bardzo drogo, ale tutaj po raz kolejny gra na styku, taka gra na styku, która wyraźnie opłaci się graczom Dachowego Plus.
tej sytuacji.